Cześć! Ostatnio sporo się u mnie wydarzyło, dlatego chciałbym Was poinformować, co dalej z tym kanałem YouTube, jakie są dalsze plany. Otóż na początku może już widzicie, że po prostu zniknęły prefiksy.pl z tytułu filmików. Chodzi o to, że jak zacząłem ten kanał o programowaniu, to myślałem, że będę nagrywał po angielsku i po polsku, ale zdecydowałem się jednak, że wolę po prostu robić jedną rzecz dobrze, zamiast rzucać się z motyką na słońce i po prostu robić kanał w dwóch językach. Więc po prostu wszystkie filmiki tego kanału będą po prostu w języku polskim i gdy ewentualnie w przyszłości kiedyś zacznę nagrywać również filmiki związane z programowaniem po angielsku, to po prostu założę inny kanał, a ten kanał po prostu zostanie całkowicie polski. To jest taka pierwsza informacja. Druga informacja jest taka, że miałem wczoraj moją pierwszą rozmowę z doradcą podatkowym w sprawie założenia mojej pierwszej spółki w Niemczech. No i strasznie się podjarałem tym pomysłem. Ponieważ no, lubię prowadzić swoje interesy. Aktualnie mam zamiar to jeszcze prowadzić obok etatu, ale docelowo mam zamiar się usamodzielnić w przyszłym roku, jeszcze dokładnie nie wiem kiedy. Aktualnie jeszcze to mam zamiar robić obok etatu. I trzecia informacja jest taka, że szykuję pewną serię filmików o programowaniu. Nie chodzi tutaj o uczenie Was ifów, pętli i tak dalej, programowaniu, ponieważ na ten temat jest już masę filmików. Raczej chciałbym po prostu zapełnić lukę, którą po prostu sam widzę, że zawsze, gdy szukałem jakichś filmików o programowaniu, brakowało mi takich materiałów, które po prostu uczymy taki sposób myślenia, jak rozwiązać jakiś problem. Więc będzie to na zasadzie, że weźmiemy sobie jakiś cel, że po prostu zapytam Was, jaki program chcielibyście na przykład napisać. I po prostu krok po kroku mam zamiar nagrać mój sposób rozumowania, jak szukam tych informacji, ewentualnie czego się muszę douczyć i po prostu takie praktyczne podejście do programowania, że nie będę uczył podstaw, jak po prostu tworzyć obiekty w Javie, tylko po prostu jak na jakiej podstawie podejmuję decyzję, dlaczego coś jest robione i po prostu taką praktyczną serię mam zamiar zacząć. Jeszcze dokładnie zdecydowałem, kiedy to zacznę. Na razie mam jeszcze parę rzeczy na głowie związanych z tą spółką, którą mam zamiar założyć. No ale jak będzie tak daleko, to Was o wszystkim poinformuję. To by było na tyle. Cześć.